Ewa Skibińska, Małgosia Pieczyńska, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy teraz o dobrym życiu. My, Małgosia, już rozmawialiśmy kiedyś o dobrym życiu. Porozmawiamy teraz, czym dla Was, drogie Panie, co oznacza dobre życie i jak? Czemu je zawdzięczacie? Tak, zacznę mocno i ogólnie, szeroko. Szeroko zacznę. Madame. Ewa? Czemu zawdzięczam dobre hmm. życie? Skąd wiesz, że mam dobre życie? No to, bo do, zaprosiliśmy cię, bo masz dobre życie. <laughs> jestem reprezentantką dobrego życia. <laughs> dobrego życia. Wiesz co, to jest tak. A masz dobre, czy nie? Mam dobre, no. ale wiesz, życie to jest w ogóle ciężka przeprawa. Taki proces, nie? I od razu się trzeba tak na to umówić. Jak wytłumaczę dużo Krzysiek... No, Mówił proszę. o tym, jak pięknie wyglądacie, w jakiej jesteście świetnej formie. Tak, ale ja powiem od razu: Ewa, ty dużo zrobiłaś z sobą, żeby mieć dobre życie. Zgadza się. Y jeżeli. śpijamy ten kwiat. Jeżeli chcemy mówić o tym, co zrobić, żeby być w dobrej formie, mimo że się przekroczyło połowę życia, tak myślę, chyba że nam się życie tak przedłuży, że będzie 130. Ja na 120. 120. Ja też 120. Zaprogramowałem się. Ty, ty też mogłeś. Krzysztof, jesteśmy ten sam rocznik, tak. więc wiesz. <noise> no, ja myślę, że to, że dbam o dietę, że dbam o ruch. Że dbam o głowę, w zdrowym ciele, złowy, zdrowy duch, może banał, ale najprawdziwsza prawda. E, to jest e, szczęście. No, to jest moje szczęście, to jest moja forma i to jest moje szczęśliwe życie. E, myśl, mówiąc o ruchu, e, powiem Wam, że. Z tym moim ruchem to jest tak, że ruch w każdym momencie, nawet jak siedzę, nawet jak idę, nawet jak biegam, nawet jak wchodzę po schodach. Czyli bez przesady, oczywiście, że jestem fanką y, ćwiczeń siłowych i to już na pewno wiecie, i siłowni. To jest mój konik, y, budowanie mięśni, a wiadomo, z wiekiem coraz trudniej, więc trzeba bardzo się postarać. Ale jednocześnie uważam, że warto. Zamienić ćwiczenia na siłowni raz w tygodniu na spacer codziennie, czyli nie przesadzać. Małgorzata, jaka jest Twoja definicja? Szczęśliwe życie. <gryś>? Dobre, życie. dobre dobre. Życie. Piękne życie no, w dobre, dobre. Wieku. Rozmawialiśmy tutaj też. To jest o na pewno ułożone życie. Monica Bellucci, która skończyła 60 lat. No, Julia Roberts. Tak, i to są kobiety tak, jak Wyglądają ze, które takich jak wy. Rewelacyjnie tak, tak. wyglądają świecie. Wiecie, świetnie, co Photoshop też robi cuda. A nie mamy. Dla ciebie dobre życie. Co to znaczy? Um, dobre życie to jest to, co emanuje od środka a emanuje żaden kosmetyk, żaden, um, żaden makijaż, żadna fryzura ani ciuch um, nie zamaluje emanacji wewnętrznej. To znaczy, jeżeli emanujesz um, tym, że jesteś... W... Zaspokojony w swoim życiu zawodowym, w swoim życiu osobistym, e, szczęśliwe życie osobiste. To się bardzo rzadko w dzisiejszych czasach zdarza. my Jesteśmy z moim mężem 37 lat razem, więc można powiedzieć, że coś wiemy na ten temat. I, i nie jest jakaś to, że tak mówię, jak to się mówi, lata wojny liczy się podwójnie, tylko po prostu jest to bardzo fajne życie. E, Wspólne pasje, wspólne hobby, granie w skrabla, dużo rozmów, dużo wspólnych lektur, czyli takie satysfakcjonujące przebywanie razem, nienudne przebywanie razem. To jest w ogóle, no i wspólne, na przykład, żeby, żeby się dobrze czuć, spędzając razem czas, więc to jest super fajne takim wymiarze właśnie relacyjnym o którym mówisz mm -hmm. a wymiarze takim też psychofizycznym dla ciebie to jest yoga, to jest joga twoja droga. Bo to jest też 20 proces, lat które przeszłyście obie tak. prawda 20 lat jogi tak i to jest w ogóle ścieżka na którą jak się wejdzie tak sensownie i świadomie no to nadaje ogromne możliwości w, w, w wielu aspektach bo to nie jest tylko asana czyli to jest ten trzeci etap jogi czyli to jest ta pozycja tak czyli to jest to jest szukanie harmonijnej pozycji ciała takiej wymyślonej przez mistrza pozycji ciała przeważniona jest e, dosyć trudna. E, Najczęściej, Zawsze jest związana z taką godną pozycją ciała. W jodze nie ma ani jednej pozycji ciała, która ma spuszczoną głowę i ramiona do przodu i mostek wklęsły, tylko to jest pozycja, która szuka pionu, która szuka symetrii i która ciągnie głowę nie tak za darty nos, ale tak za uszy. Tak po prostu normalnie, godnie trzyma ciało. I jest ta pierwsza już informacja do ciała, do mózgu, że w sumie nie jest tak źle. Daj a mogę tak. zrobić tak. szybki konkurs. Proszę bardzo. E, m, jaka jest najlepsza pozycja e, do siedzenia? Myślę, że nogi w miarę szeroko rozstawione, ręki nie, na tak. pewno My nie tam, taka, tak na widzisz, pewno no. nie z nie, nie skrzyżowane, aczkolwiek nie skrzyżowane. to wygląda lepiej. Nie, każda następna. <laughs> Czyli, ruch, Czyli, nieba... też ruch, tak? Czyli ruch, trzeba ruch, się ruszać, trzeba się zmieniać, <laughs> trzeba się no. y, cały Dziewczyny, całe. dzisiaj świetnie wyglądacie, czujecie się ze sobą też e, bardzo dobrze, ale to jest proces, który przeszłyście e, po to, żeby dzisiaj po 60, tak jak też e, kobiety, o których dzisiaj wspominaliśmy, e, być w takim momencie, że czujecie się fantastycznie ze sobą. Co takiego się wydarzyło w Waszym życiu, że dzisiaj jest tak dobrze? Ewa. U mnie dieta, u mnie odstawienie wszelkich używek, y, u mnie y, 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 terapia czyli y, samokształcenie, rozwijanie się, terapia pogłębiona, y, miłość do ludzi i wszystko co za tym idzie, cała wiedza, którą się zdobywa y, pracując y, z terapeutą. Y, y, jestem coachem dyplomowanym. <laughs> Zrobiłam ten dyplom dla siebie przede wszystkim, ponieważ nie uprawiam tego zawodu. Y, y, terapii, psychoterapii? Y, coacha. Coaching, wiesz? To nie jest y, konkretnie psychoterapia. Coach Życie, pracuje tak? z, z osobami tak zdrowymi, inspiruje y Pozwala rozwijać się osobom, które chcą osiągnąć w życiu więcej Ruszyć z niż miejsca, zrobić progres, prawda? Tak. E, m, jakie było pytanie. <laughs> co takiego wydarzyło się w waszym życiu, że ten, o ten proces pytamy, że teraz. Słuchajcie, w moim życiu wydarzyła się 60. To miało dla mnie znaczenie, bo to jest w naszym kraju czas przejścia na emeryturę dla kobiet. Na którą co? można za darmo do Obe, obalamy na, ten no, Tak, i na Tak, Za darmo do Wybieram się na emeryturę. Y, za to stałam się coraz bardziej, jestem aktywna, staję się coraz bardziej aktywna. Wiem, że życie mi się skraca, inaczej że się patrzy, nie, inaczej się patrzy. W ogóle te cyfry przestały się też liczyć dla mnie. to? Ja w ogóle y, y, nie miałam żadnych takich. Y, granicznych momentów w życiu. Żadne urodziny nie robiły na mnie nigdy wrażenia. Natomiast na pewno, jak tak spojrzę, żebym miała porównanie, co było kiedyś, jaka byłam kiedyś, jaka jestem teraz, na pewno jestem łagodniejsza. Na pewno jestem łagodniejsza dla siebie. Asana? Asana? Na zakończenie programu? Na no, zakończenie programu? Co? Tak, że, tak stanie na głowie? A no, tak, tutaj, może, tak. może tak. nie Jesteś na tym? Jesteś łagodniejsza dla siebie, tak jak chciałam <laughs> zobaczyć. Myśmy już konkurs. Tak, Dobrze. tak. Joga prowadzi do pozycji, które są także trudne, ale która... No wspaniale, Woo! wspaniale, <grymne> wspaniale, bez żadnej rozgrzewki. Nie, nie, I w nie, takich to... pozycjach można medytować. Widzimy się jutro z Państwem. Bardzo dziękujemy Dzięki. za ten poranek i już nie możemy doczekać na spotkanie zapraszamy na jutro. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Zławku, zapraszamy za na jogę. Dobrego piątku.